Dzień dobry. Witam Cię w codzienniku na 19 lipca. Wziąłem ze sobą dzisiaj rzecz, która może wygląda nieco zagadkowo. Jest to tak zwana kula nawadniająca. Używa się jej, jest to rodzimy produkt, to nie miała być oczywiście kryptoreklama, ale chodzi o to, że może zapewnić nawodnienie kwiatów podczas naszej nieobecności. Wbija się ją w doniczkę i stopniowo przez kilka dni kwiat będzie, czy roślina będzie zaopatrywana w wodę niezbędną do życia. Co to ma wspólnego z dzisiejszymi tekstami biblijnymi? Zaraz Ci wyjaśnię. Na 19 lipca mamy słowa z Księgi Izajasza. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych. I słowa z Księgi Objawienia z ostatnich rozdziałów Biblii. Widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Oba dzisiejsze teksty są przeniesieniem w prorockiej wizji do przyszłości, do tego, co jest właściwą nadzieją chrześcijańską, na to, że już oddychamy nową rzeczywistością, która dopiero w przyszłości stanie się obecna, realna, w pełni widoczna. I obecnie ja rozumiem, że to się dzieje z dobrych intencji, ale nierzadko redukuje się wiarę do jej terapeutycznego działania tu i teraz i stara się z dobrą intencją, chcąc odróżnić duchowości takie szkodzące życiu od tych pomocnych, ale redukować je do tego, co pomaga w życiu tu i teraz. Na czym jednak polega z tym problem? Na tym, że chrześcijańska nadzieja często przynosiła ludziom więcej kłopotów niż korzyści dla ich tu i teraz. Opowiedzenie się za wiarą chrześcijańską, także dzisiaj dla wielu chrześcijan, jest związane z wyrzeczeniami, z wrogością, czasami z koniecznością oddania życia. I redukowanie całości życia duchowego, wiary, do tylko tego, co pomaga tu i teraz, w tym momencie, to tak jak właśnie zostawić roślinę, podlać ją tylko na dzień dzisiejszy, powiedzieć jutro zatroszczy się o siebie, my martwimy się tylko o ten dzień. Nadzieja chrześcijańska mówi, że to życie teraz to jest zaledwie preludium, to jest zaledwie namiastka tego, co będzie. A to, co będzie, będzie tak piękne, że zapomni się o tym, co było najpiękniejszego wcześniej. I to jest coś, co może nieść, zwłaszcza wtedy, kiedy doświadczamy trudności, wyzwań, przeciwności, a już przede wszystkim tych związanych z pójściem drogą wiary, która zawiera w sobie wiele wyzwań, wiele trudności, wiele dróg, które nie są łatwe. Natomiast pokój, który przez Ducha Świętego Bóg daje już tu i teraz, już dzisiaj, przebaczenie, miłość są nieocenione. Nie da się ich niczym zastąpić, ani w żaden inny sposób zdobyć. I życzę Tobie, żeby ta nadzieja, ta wizja z Księgi Izajasza i z Księgi Objawienia, nowego nieba i nowej ziemi, nowej rzeczywistości, którą oddychamy już dzisiaj, już teraz, ale w pełni będzie widoczna w przyszłości, żeby nam towarzyszyła może zwłaszcza wtedy, kiedy mierzymy się z wyzwaniami i trudnościami, kiedy potrzeba nam tej nadziei, że najpiękniejsze jest dopiero przed nami, nawet jeśli jesteśmy w ostatniej dekadzie naszego życia, w jesieni naszego życia, to możemy mówić, że to, co najpiękniejsze, dopiero będzie. Dobrego dnia.